Zbieramy na leczenie mojego chorego syna Maxa. My jako rodzice Maxa i generalnie Maxa przedstawiamy jego wystawę, ponieważ Max jest zagorzałym militarystą, ma swoją kolekcję. Zawsze chciał mieć, jego marzenie było mieć swoją wystawę i tak połączyliśmy jego marzenia, czyli wystawa sprzętu militarnego ze zbiórką środków na jego leczenie. Kolejny raz pomagamy, tym razem znowu Maxowi. Znowu, bo już tak Max jakby jest nam bardzo bliski, stał się jakby naszą rodziną, więc zawsze gdzie jest akcja dla Maxa, tam my jesteśmy, pomagamy, gramy dla Maxa, także i dzisiaj też jesteśmy. Czemu pomagamy? Pomagamy, bo pomagać trzeba, bo mamy takie serca i gramy dzisiaj do Maxa. W zeszłym roku my już też grali. Także jest więcej teraz na placu się dzieje w tym roku, bo jest i służby mundurowe, i służby ratownicze. A czemu pomagamy? No bo jak nie pomóc drugiej osobie? Musimy pomóc drugiej osobie. Jak ktoś jest potrzebujący, to my to musimy zrobić. Przybyliśmy tutaj na Dzień Ratownictwa i Bezpieczeństwa. U nas na naszym stanowisku możemy zapoznać się z procedurami przeprowadzania pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Mamy różne sprzęty, które możemy przedstawić, które ułatwiają nam ratowanie ludzkiego życia.